Smukłe, długie, cienkie nogi. Mała głowa, długie, przezroczyste skrzydełka. No i oczywiście aparat gębowy kłują co ssący. Witam Was w takiej serii odcinków Co nas gryzie? Zwłaszcza w lato. Do kogo najbardziej pasował ten opis, który podałam na samym początku? Oczywiście do naszego ulubieńca, jakim jest komar. A tak dokładniej należy on do owada z rzędu muchówek i z rodziny komarowatych. Ten jegomość bardzo nam doskwiera. I co ciekawe, jego prawdziwa nazwa to jest właśnie doskwier, bo mamy tylko jednego komara, brzęczącego. Jak wiemy, w większości przypadków samice są hematofagiczne, czyli gustują w krwi kręgowców i tak dalej. Bardzo lubią krew ludzką, chociaż nie wszystkie komary mają ją za ulubioną. Jeżeli chodzi natomiast o samców, to one odżywiają się zwykle nektarem, spadzią, sokiem roślinnym. Larwy są saprofagiczne, bardzo rzadko drapieżne, no i oczywiście funkcjonują w wodzie. W Polsce mamy około 50 gatunków komarów, z czego większość jest raczej agresywna, natomiast na świecie gatunków komarów odkryto już ponad 3,6 tysiąca. Zacznijmy od tego, jakie są stadia rozwoju takiego właśnie komara. Otóż samica, kiedy napije się krwi, może wyprodukować nawet do 100 jaj, które składa na powierzchni wody. Z tych jaj wykluwają się takie bardzo charakterystyczne larwy o segmentowanym ciele z większą główką. Pływają sobie radośnie w wodzie, no i są też czasem pożyteczne, bo stanowią pokarm dla wielu zwierząt. Następnie z takiej larwy powstaje poczwarka, a z poczwarki wynurza się już prawdziwy, dostojny komarowaty, który sieje postrach wszem i wobec, wszędzie w całej Polsce. W dobrych warunkach ten cykl trwa nawet tylko do 2 tygodni, na przykład jak jest ciepło, wilgotno, fajnie. W związku z tym większość gatunków komarowatych może mieć wiele pokoleń w jednym sezonie. Zagłębmy się zatem w to, jakie gatunki komarowatych na przykład wyróżnia się w Polsce. Pierwszym takim komarem, a raczej komarowatym, jest komar brzęczący, czyli Culex pipiens. Jest zwany też komarem pospolitym i niemalarycznym. Tak, i tutaj jest właśnie ciekawostka, ten komar nie byłby w stanie przenieść malarii, ponieważ trawi wirusy. Wygląd bardzo charakterystyczny, jest cały brązowy, z paseczkami w jaśniejszym odcieniu, na przykład na odwłoku. Wielkość takiego komara to od 4 do 6 mm. Biotop to oczywiście lasy, łąki, tereny ruderalne. Jest pospolity, jak sama nazwa wskazuje, i znaleźć go można dosłownie wszędzie w całej Polsce. Aktywność wiosna i jesień. Zimowanie tylko dla samic. Następne są znane wszystkim widliszki. Wygląd, no to są to komary szare lub brunatne. Wielkość ciała, właściwie jej długość, to jest 4 do 7,5 mm. Biotop, tereny wilgotne, synatropijne. Pospolicie występuje w całym kraju, bardzo często też zalatuje do mieszkań. Lubuje się w terenach, gdzie są sobie ludzie. Aktywność to wiosna, jesień, zimuje forma imagines. Widliszki są właśnie najbardziej aktywne o zmierzchu i w nocy. Ciekawostka jest taka, że w Polsce jest aż 5 gatunków widliszków. No i teraz przechodzimy do takich gatunków, których nazwa jest bardzo adekwatna do tego, co robią, bowiem doskwierają nam głównie wiosną i latem. Pierwszym takim komarem będzie doskwier pospolity, czyli Ochlerotatus communis. Jest to komarowaty brązowy, na wierzchu tułów jest pokryty takimi złotymi włoskami z 2 ciemnymi smugami. Odwłok też jest paskowany, złoto-brunatny, białe plamy kolanowe, no i wielkość ciała to 6 mm. Biotop, on przebywa głównie w lasach. Lasy to jest jego ulubiony teren. Widywany bywa też na łąkach, na polach, jest nawet plagowym gatunkiem komara, czyli jest go naprawdę czasami w niektórych rejonach bardzo, bardzo dużo. Aktywność od maja do lipca, sierpnia, najwięcej jest ich w maju, no i zimuje pod postacią jaja. Kolejnym doskwierem jest doskwier szary. Doskwier szary ma, jak sama nazwa wskazuje, ciało całkowicie szarawe, ma odcienie trochę brunatnego, nogi ma szare, stopy nieco ciemniejsze. Długość ciała od 3,5 do 4 mm. Biotop to przede wszystkim tereny wilgotne, mokradła, skraje rzek, skraje lasów, jakieś tam zaciemnione skraje lasów, widywany też często na terenie całego kraju. Aktywność maj, wrzesień, zimuje pod postacią jaja. Następny doskwier to doskwier leśny.
Doskwier leśny ma również ciało szaro-brunatne, na odwłoku ma jasne pasy, a na końcowych fragmentach nóg ma jasne obrączki. Czułki samca są pierzaste, czułki samicy raczej nitkowate. Jeżeli chodzi o wielkość ciała, to jest od 6 do 9 mm. Biotop, głównie leśno-zaroślowe tereny, tereny wilgotne, to jest komar, który jest bardzo wrażliwy na suszę, więc tam gdzie sucho, tam go raczej nie ma. I to jest jeden z tych gatunków komarów, które raczej nie wlatują do mieszkań, chyba że zostaną tam zawleczone, więc jeżeli śpicie i coś Wam cały czas bzyczy koło ucha, no to raczej nie będzie to doskwier leśny. Jest to doskwier, który jest bardzo liczny w całej Polsce. Zdarzają się lata, gdy ten gatunek jest wręcz masowy w pewnych rejonach kraju. Aktywność, wiosna do końca lata, zimuje pod postacią jaja. Kolejny doskwier to doskwier pastwiskowy. Doskwier pastwiskowy ma spód odwłoka jasny, poszczególne człony nóg z jasnymi obrączkami, a całe ciało w odcieniu szarawo-brązowym. Wielkość tak o 5 do 8 mm. Biotop to tereny wilgotne, często doliny rzeczne, ale również spotykane na polach, czy tam rozlewiskach, pastwiskach, jak sama nazwa wskazuje. Bardzo liczny, bywa masowy. Oczywiście aktywność od wiosny do jesieni i zimuje pod postacią jaja. Następny jest doskwier łąkowy. Tutaj ciałko jest rdzawo-brunatne, bardzo charakterystyczne. Na wierzchu ma złote włoski, odwłok w jasne pasy, a na nogach jasne obrączki. Wielkość ciała od 4,5 do 5 mm. Jest to bardzo ciekawy komar, bo poza tym, że występuje właśnie na łąkach, jak sama nazwa wskazuje, no to też lubi zbiorniki wodne, ale o lekkim stopniu zasolenia. Zjawia się także w pobliżu ścieków, jest dosyć często występującym komarem, jest nawet plagowy. Aktywność głównie w lecie, zimuje pod postacią jaja. Ciekawostka jest taka, że komarowaty ten znany jest ze zmian intensywności zabarwienia w zależności od rejonu, w którym występuje. I tak, jeżeli występuje na terenach bardziej słonawych, no to wtedy ma trochę jaśniejszy odcień. Ostatni doskwier, a właściwie dwa doskwiery, które jest bardzo trudno od siebie odróżnić, to Aedes cinereus i Aedes geminus. Wygląd jest taki, że jest on brązowy, brunatno-czarny bądź rdzawo-brunatny. Tułów ma pokryty złotymi włoskami, wielkość od 3,5 do 4 mm. Oczywiście zamieszkuje tereny wilgotne, takie jak na przykład zarośle, torfowiska, wilgotne łąki, ciemne zakątki leśne. Cinereus jest pospolity, natomiast geminusa spotyka się zdecydowanie rzadziej. Aktywność tego komara przypada na okres od wiosny do jesieni. Zimuje również pod postacią jaja. No i ostatni komarowaty, o którym warto wspomnieć, który jest jednym z większych przedstawicieli swojego gatunku, to Culisseta annulata. Ma ciało brunatne bądź brunatno-czarne. Nogi ma prążkowane, a na każdym skrzydle ma trzy ciemne plamki. Długość ciała to od 7 do 10 mm, czyli naprawdę jest całkiem duży jak na komarowatego. Biotop to oczywiście lasy, mokradła, łąki, również tereny zamieszkiwane przez ludzi. Jest to gatunek pospolity w całym kraju. Aktywność oczywiście od wiosny do jesieni, zimują tylko samice. Co najczęściej nas gryzie? Otóż najczęściej gryzą nas komary Aedes, ale również Ochlerotatus, czyli jak już wspominałam, doskwiery nam doskwierają. Jakie są ważne informacje na temat komarowatych, a właściwie ciekawostki na ich temat? No pierwsza, najważniejsza, o której właściwie wszyscy wiedzą, to to, że samice, tylko samice piją krew. Robią to po to, by wykształcić jajeczka. Stąd są bardzo natarczywe, ponieważ popęd biologiczny pcha ich ku temu, by się rozmnażać. W Polsce komary nie przenoszą groźnych chorób. Jest właśnie ten jeden gatunek, który jest niemalaryczny, ale większość komarów byłaby zdolna do przenoszenia malarii bądź innych patogenów. Nie dzieje się tak dlatego, że nasz klimat nie sprzyja rozwojowi tych chorób. W krajach cieplejszych i tropikalnych to widliszki głównie przenoszą malarię, natomiast komary egipskie i komary tygrysie przenoszą dengę, gorączkę zachodniego Nilu, wirus Zika, febrę i wiele, wiele innych. Niby były jakieś tam pogłoski o tym, że komar egipski jest gdzieś już w Polsce, no ale oficjalnie nie stwierdzono występowania tego gatunku. Co również jest ciekawe, to komarowate zamieszkiwały ziemię dużo, dużo, dużo przed nami i przetrwały. Zamieszkiwały ziemię już w okresie Jury, czyli naprawdę dawno, dawno temu. Długość życia komarowatych jest krótka. Samce żyją około 10 dni, natomiast samice średnio 6-8 tygodni. Mogą to przedłużyć przez hibernację, no ale generalnie to jest mniej więcej średnia ich życia. Przeżyją tyle, o ile nie zostaną zjedzone, ponieważ są smakołykiem dla wielu różnych zwierząt. Dla ptaków, na przykład takich jak jeżyki, dla nietoperzy, dla jeży, czyli ssaków jeży, dla żab,
Natomiast w postaci larwalnej są smakołykiem na przykład dla warzyw. To jest jeden element, który stanowi o pożyteczności takich komarów, stanowią źródło pokarmu dla wielu zwierząt. Natomiast jest jeszcze jeden element. Komary przypadkiem bądź nieprzypadkiem są zapylaczami. Tak jak mówiłam, samce często właśnie odżywiają się nektarem roślin i sokami roślinnymi, przez co zapylają kwiatki. Natomiast już samo to, że sobie komary czasami na tych kwiatkach siadają, mogą przenieść pyłki dalej. Więc te dwa elementy mówią, że komary są w pewnym sensie pożyteczne. Są kraje, w których komarowatych nie ma. Oczywiście są to bieguny, są to tereny subpolarne i polarne. Nie ma ich chociażby dla przykładu w Islandii. Dlaczego dzieje się tak, że komary chętnie wybierają sobie innych ludzi na ofiarę, na przykład wy sobie stoicie i nic, a na przykład ktoś tam obok was narzeka, że ciągle go gryzą? Otóż dzieje się tak dlatego, że komarowate po pierwsze wykrywają dwutlenek węgla, który wydobywa się z naszego ciała. Po drugie, bardzo reagują na kwas mlekowy wydzielany przez pot. Wyczuwają też nasilenie takich związków jak amoniak, kwas karboksylowy, aceton, sulkodon, oktanol. Wszystko to znajduje się w naszym pocie, więc jeżeli ktoś jest na przykład bardziej spocony, no to więcej tych związków wydziela, w związku z czym komary chętniej go gryzą. Dodatkowo, tak samo miejsce nakłucia, jak i w ogóle wybór konkretnego ciała człowieka, jest zależny od jego temperatury. Wyższa temperatura to większe prawdopodobieństwo ukąszenia przez komara, plus walory naszej skóry, bowiem na naszej skórze żyją sobie nieszkodliwe bakterie i grzyby, które również wydzielają specyficzne związki, które są dla komara mniej lub bardziej atrakcyjne. Co jeszcze jest ciekawe? Otóż jeżeli pijecie dużo alkoholu, no to również komary możecie zwabić, ponieważ alkohol naturalnie podwyższa temperaturę naszego ciała. Dla jasności. To nie jest komar. I to też nie jest komar. To też nie jest komar. A co to jest? Ano, koziółka. One nie gryzą. No dobra, mówiliśmy już o tym, czym są komary, jakie gatunki są w Polsce, co nas najczęściej gryzie, o jakichś ciekawostkach i co je przyciąga. Jak natomiast chronić się przed komarami? No to jest dużo różnych sposobów. Oczywiście na poziomie krajowym, no to jest tam oczyszczanie wód, zapobieganie rozwojowi naturalnemu komara. Nie zawsze to działa. Nie zawsze jest stosowane, zależy czy są fundusze, rzecz jasna. W domu możemy się chronić nakładając na okna moskitiery. Możemy też wyposażyć się na przykład w rajda, którego wtyka się w wtyczkę i sobie po prostu wydziela taką substancję, która te komary ubija bądź ich nawet nie dopuszcza do domu. Ponadto skuteczne są oczywiście domowe pająki, które ileś tam tych komarów mogą złapać w swoją sieć. W terenie warto wyposażyć się w off bądź mugę, które dodatkowo będą Was chronić przed kleszczami. Dzieciom można na przykład nałożyć specjalne bransoletki, zwierzaki można dodatkowo uchronić także przed myszkami chociażby, które bywają naprawdę natarczywe wobec psów, stosując takie mgiełki z naturalnych olejków, na przykład lawendowego, cytrynowego i tak dalej, są dostępne oczywiście w sklepach zoologicznych. I tak, większość jest skuteczna. Stosowałam na dwóch psiakach i rzeczywiście myszki i komary były mniej natarczywe. Są oczywiście jakieś tam gadżety ultradźwiękowe, ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy one rzeczywiście działają, czy nie. Komarowate nie lubią też pewnych zapachów. Tak jak kochają pewne elementy, składniki naszego potu, to tak są pewne zapachy, których po prostu nie trawią. Nienawidzą na przykład terpentyny. Już mała jej ilość powoduje, że raczej nie przylecą do miejsca, w którym została rozlana. Nie lubią zapachu trawy cytrynowej, nie lubią olejku cedrowego, goździkowego, paczulowego, tymiankowego, bazyliowego, cynamonowego, geranium, nie lubią olejku miętowego, eukaliptusowego i cytrynowego. Dlatego na przykład te takie świeczki zapachowe, które mają zapobiegać przybyciu komarowatych, mają ten zapach charakterystyczny, taki cytrynowy. Komarowate nie lubią też pewnych roślin. Nie lubią na przykład kocimiętki, którą może pokochać Wasz kot. Nie lubią mięty, nie lubią geranium, pelargonii, kopru włoskiego. Nienawidzą lawendy, zupełnie tak jak ja. No i jest taka roślina, co się nazywa komarzyca. Generalnie wygląda całkiem normalnie, jak się ją potrząknie, no to faktycznie wydziela charakterystyczny zapach i szczerze mówiąc, nie tylko komary mogą go nie lubić, ponieważ nie jest zbyt przyjemny. No ale możecie zaryzykować i sobie posadzić taką roślinkę w ogrodzie bądź na balkonie. Jeśli macie ogród, no to możecie zaprosić pewne zwierzaczki, które te komary fajnie Wam wytępią. Po pierwsze, są to ptaszki o nazwie jeżyk. Ptaszkom tym można zbudować specjalne budki lęgowe i czekać, aż sobie przyfruną. Taki jeżyk jest w stanie zjeść nawet 20 tysięcy komarów na dobę. Komary jedzą też takie zwierzaczki jak jeżyki właśnie, ale chodzi o ssaki i nietoperze.
No to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pierwszego podejrzanego w serii odcinków, co nas gryzie. Jest to oczywiście komarowaty, potocznie zwany komarem. Jakie wy macie doświadczenia z tym bardzo nieprzyjemnym zwierzakiem? Ja zawsze się śmieję, że lubię generalnie wszystkie zwierzęta, poza właśnie komarami i kleszczami. Do tego dodały się jeszcze meszki, których jest wyjątkowo dużo w tym roku. No dobra, jeżeli macie się czym podzielić na ten temat, to oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo wiem, że większość z Was wciąż tego nie robi, nie wiem czemu. Zapraszam do odwiedzenia TikToka i Instagrama Szańki. Trzymajcie się, cześć! Do skwierpasti... Jak wiemy, samice w większości przypadków są hemato... Tak. Nie lubią koci miętki. Biotop to tereny wilgotne. Mokradła, torfowiska, pola, jakieś tam nawodnienia. Zjedzone. Co za... Dziad teraz trzaska furtkę. Dengę, gorączkę zachodniego Nilu. Nogi ma prążkowane i źle. Możesz przestać tuptać. Co ty tam wystawiasz? No. Miałam ostatni punkt do nagrania, no.